Dawusia pisała, przekażcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, dlatego że jej ojciec zmarł na szlaku. Twoją armię Andersa, matkę zakatował wystawę. W siebie w rodzinnej miejscowości jest szkoła nazwana imieniem tego człowieka, który jej matkę Gestapo wydał. Agent Gestapo NKWD jest patronem szkoły. Nie słynna sanitariuszka i łączniczka 5 Brygady Wileńskiej Maja Szędzielarza. Teraz będzie z kolei o człowieku, którego spotkał ten sam los, chociaż jeszcze bardziej, można powiedzieć, upodlonął według wszelkich przesłanek, jakie mamy przed śmiercią. Oficer, generał, żołnierz I wojny światowej, w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódca Kedywu. Ostatnią prośbę przed śmiercią ataku by było zastrzelić, ale tego nie spełniono. Powieszono bohatera trzech wojen, zagrzebano w pewnej. Tu znowu przychodzi teraźniejszość. Nie tak dawna przeszłość, można powiedzieć, ale III Rzeczpospolita. III Rzeczpospolitej oprawcy generała Nila, bo o nim właśnie mowa, otrzymywali nie tylko wojskowe emerytury, nie tylko emerytury niezwykle wysokie, ale emerytury z dopiskiem, z dodatkiem dla szczególnie zasłużonych. Generał Nil, bohater trzech wojen. Jakoś nas słychać w ogóle? Wirtuti militari, wyszczytu szlachetny bar, wir zbrodni bez kary, a Polska prawie martwa. Chciał tylko, żeby spokojnie nie miał praw zbrojnych zrywów, jedna komuna wiersza, dowódcę Kedywu. Wirtuti militari, wyszczytu szlachetny bar, wir zbrodni bez kary, a Polska prawie martwa. Chciał tylko, żeby spokojnie nie miał praw zbrojnych zrywów. Komuna wiersza, dowódcę Kedywu. On nierozpoznany, powraca z Syberii, lecz ojczyzną jego rządzą ludzie wrogom Polski wierni. Szybienica już gotowa, pełna cera śmierci. Kończy swoje życie, kolejny Polak wielki. Znaje tamte dzieje, myślę bardzo często o kolejnym, którego winą było bohaterstwo. Pracy ze zdrajcami, odmawia ze spokojem. Tak kończy polski żołnierz, bohater się boje. Prezydent nie podpisuje łaski akcji. Bierut był agentem oboku bandu. Przez więzienne męki idzie w stronę zaświatu. Życie i śmiercią przerasta swoich katów. To kolejna sowieckich marionetek z drogania, na którego naziści bali się jak ognia. Dowódca nieskazanie, stronę śmierci ze spokojem idzie generał Hildo, bohater trzech wojen. Wirtuti militari, wyszczytu szlachetny barwa. Zbrodnia bez kary, a Polska prawie martwa. Chciał tylko, że spokojnie nie ma prawa zbrodni z niebu. Główna komuna wiersza, dowódcę Kedywu. Wirtuti militari, wyszczytu szlachetny barwa. Zbrodni bez kary, a Polska prawie martwa. Chciał tylko, że spokojnie nie ma prawa zbrodni z niebu. Główna komuna wiersza, dowódcę Kedywu. Wielu oznaczeń wyszczyt, wirtuti militari. Winni starać mu pomóc, jednak to zamordowali. Nie darowali kartu ducha jak ze stali. Ci, których tu do władzy, będą wzrósł w stali. Spełnili nam prośby, by to kulasz nie zadała. Powiesili generała, na baszczą stała cela, gdy wychodzi ze spokojem. Widor w Nil, bohater trzech wojen. Kolejna historia, którą powinni znać wszyscy. To kolejny przykład, co robili komuniści. Przykłady dramatu Rzeczypospolitej, historii zwycięskich sumień i ojczyzny podbitej. To w historii karty czarne przybierają barwy. Z pustu okupanta i bohater martwy. On jest pętlą na szyi, patrzy w oczy ze spokojem. Tak kończy generał nie bohater trzech wojen. Wirtuti militari, wyszczytu szlachetny barwa. Zbrodnia bez kary, a Polska prawie martwa. Tylko, że spokojnie nie miał na stronie zrywu. Jednak komuna wiersza, dowódcę Kedywu. Wirtuti militari, wyszczytu szlachetny barwa. Zbrodni bez kary, a Polska prawie martwa. Tylko, że spokojnie nie miał prawa zbrojnym zrywu. Jednak komuna wiersza, dowódcę Kedywu. Wirtuti militari, wyszczytu szlachetny barwa. Zbrodni bez kary, a Polska prawie martwa. Chciał tylko, że spokojnie nie miał prawa zbrojnym zrywu. Jednak komuna wiersza, dowódcę Kedywu. Być ojcem i dziadkiem. Był człowiekiem w podeszłym biegu, już można powiedzieć. Wrócił ledwo żywy z zamasowaną gruźlicą z sowieckich łagrów z Syberii, gdzie został wywieziony jako drobny spekulant, miał przy sobie zagraniczną walutę potrzebną na działania konspiracyjne. Także pod zmienionym nazwiskiem został tam wywieziony. W Krakowie można nie mać tak daleko, droga jest w miarę dobra. Można przyjechać, zobaczyć sobie
Muzeum Walki Krajowej imienia właśnie generała Emila Fildorfa, pseudonim Nil. Są tam nawet szachy, które wyrzeźbił z minerałów odzyskiwanych.